Cześć, ja jestem Cedi, a to jest kolejny odcinek z Isaaca. Ostatnio Isaaciem wygraliśmy, dzisiaj zagramy sobie Edenem hard mode'a po prostu. Postaramy się Edenem właśnie rozwalić Delirium. Ostatnio no, udało nam się to w świetny sposób. Zaczynamy z Forget Me Now, to jest rzadkość. Szczególnie dla mnie jest to rzadkość, bo praktycznie nigdy tego przedmiotu nie używam. Więc po zrobieniu tego piętra, nie, po zrobieniu myślę następnego piętra, będziemy mogli zacząć te następne piętro od nowa, licząc na to, że dostaniemy no jakieś nowe przedmioty i może drugiego Deala z Diabłem, coś takiego, zobaczymy. Forget Me Now oczywiście oznacza możliwość piętra zrobienia od nowa. 0JHX8 Ksei. No to Ksei. Serce na początek. Zawsze to więcej zdrowia, zawsze to większe. No, na początek zdrowie jest super, tak? Możliwość podnoszenia dili, możliwość życia, jeśli trafi nam się jakiś niemiły pierwszy boss. Mamy też The Fool. Myślę, gdzie tego użyć. Najchętniej myślę na jakimś challenge roomie, trap roomie. Byłoby w porządku. Poza tym... nie wiem. Oczywiście Curse Room. No chyba, że też możemy... to było głupie. Możemy spróbować czekać z tym. Chciałem to jakoś szybko, ładnie rozwalić, sprytnie tym moim pomagaczem śmiesznym, okiem, które z nami lata, ale ja nie mam pojęcia, czy to oko w ogóle zadaje obrażenia przy dotyku. Jeśli zadaje, to, czy to są obrażenia duże, czy nie. Wiem, że straciłem dużo życia, nie martwi mnie to raczej. Bo na pierwszym piętrze raczej nie zginę, zależy co nam się jako boss trafi. Okej, okay. Full health. Warto zawsze spróbować powiedzieć, co to będzie za tabletka, bo jak się trafi, to jest takie... takie ciekawe zawsze. Sklep, mam kasę, ale nie mam bomb. Więc sklep olewam, po prostu idziemy pokonać bossa, bo czeka nas jeszcze... znaczy, nie robienie tego piętra od nowa, a kolejnego. Chyba robi ten przyjaciel obrażenia przy dotyku, ale chyba nie są to duże obrażenia przy dotyku, mamy bomby. Do sklepu postaram się wejść na piętrze już kolejnym. Monstro. Okej, to obrażenia, jakie zadaje ten dzieciak, nie są tak małe, jak myślałem. Nie są duże, ale są porządne. Chodź tu, monstro. Zabrałeś mi połówkę już Soul Hearta, niestety. Znaczy, zabrałeś. Ja zabrałem sobie, wchodząc w siebie. Ja. Niech będzie, Little Steven. Na razie, myślę, nasi przyjaciele robią większe obrażenia niż my. Znaczy, teraz będą Little Steven i ten to oko latające. Nie, Defulant nie będę teraz używać, ale właśnie, całkiem niezłe tirsy, obrażenia poniżej, powiedzmy, normy. Ogólnie rzecz biorąc, całkiem w porządku. Baterie nie są nam przydatne na razie, bomby z pewnością są spoko. Arcade Room, mogę tutaj pograć chwilę. Tylko nie przesadźmy. Trzy razy na razie wystarczy. Mogę rozwalić tą maszynkę. Serduszka byłyby spoko, mogę rozwalić z pewnością tego gościa. Pół serca, więc takie pół serca użyję. Czy Bloodbug, czy Ivybug? Nie, Ivybug by się do niczego nie przydał, ale Bloodbug bym przygarnął z chęcią, zobaczymy. Na razie nic takiego nie chcę wylecieć. Dobra, odpuśćmy sobie, bo jesteśmy teraz w tej chwili na 2-3 uderzenia. Więc to bardzo blisko jednak śmierci, a ja śmierci chciałbym uniknąć. Szczególnie, gdy statystyki są na tyle nasze nieidealne, chociaż przyjaciele też pomagają mocno. No to jak się trafi jakiś nieprzyjemny boss, jakiś Super Ragman, czy Super Dingle, czy ogólnie jakiś boss champion, który jest niefajny, to mogłoby się to wszystko skończyć nie najlepiej, więc nie róbmy tak. Też ten kręcący się wokół nas przyjaciel nie broni przed pociskami, niestety. To trochę przeszkadza. Znaczy, to no, mogło być lepiej. Soul Heart namawia mnie do wejścia do Curse Roomu, ale ja wejdę tutaj. Odpalę sobie to wszystko, porządne rzeczy i spadam stąd, po prostu spadam stąd i zaglądam do Curse Roomu. Okej, okay. Jak Trap Room był spoko, tak bo, no Curse Room już mniej. No bo znowu jesteśmy, mamy znowu z powrotem mało zdrowia, tak, ale ogólnie jest porządnie, tak. Teraz jakbyśmy jakiegoś full health'a znaleźli, coś co moglibyśmy oddać właśnie tam dla Donation Machine. Nie strzelajcie teraz, gdy są tak blisko mnie. Run od nich. Anemic? Niech będzie, zawsze to większy zasięg. Nie jest to przedmiot zły. Raczej nie jest na mojej liście najlepszych przedmiotów, ale nie jest to przedmiot zły. Więc tam na dole może być Secret Room, tu z lewej też może być Secret Room.
Nie wiem, gdzie jest Secret Room. Wiem, że chcę pokonać bossa, nie oberwać od bossa, podnieść deala z diabłem, stać się potężnym i zacząć to piętro od nowa. Tracąc na tym czas, ale... no dostając dzięki temu przedmioty, z pewnością do sklepu sobie zajrzymy z taką ilością kasy i kupię po prostu Soul Hearta, kupię po prostu kartę Two of Diamonds, użyję bomby. Myślę, wiecie, co chcę zrobić. Użyję bomby. Użyję bomby. To jest ostatnia. Mnóstwo kasy. Teraz oczywiście tą całą kasę sobie podwoję. No i zakupię te dwa przedmioty, licząc na to, że są świetne. 9 Volt jest w porządku, Blank Card brałbym, ale jednak zostanę z tym Forget Me Now na razie i będziemy brnąć dalej w to wszystko. A więc Widow, myślę, jest bossem jak najbardziej spoko. Mało zdrowia, raczej nietrudne unikanie. Nawet nasze małe staty powinny, no nie powinny nadać nam problemów, tak, z tym bossem walcząc. Najgorsze, jak robi pająki, tak? Nie wiem, chciałbym, żeby skakała jakoś tak na mnie i rozwalać się tym dzieciakiem. O, wiedziałem, że tutaj oberwę. Ale nie wiem, czy to dobry pomysł. Polidactyli. Może być. Oraz Guppy's Hairball. A czy chcesz coś robić jeszcze na tym piętrze? Nie. Ale zaczynamy od nowa. Zobaczmy, co znowu znajdziemy na drugim piętrze. Nasze szanse na deala sensownie spadają do 33%. Zrobię to. Dwa razy tylko. Bomby nie będę zostawiać. Jedna bomba zawsze, jak jakiś Tinted Rock, będzie chyba bardziej opłacało się tamtego użyć. No i zobaczymy, tak? Czy warto było użyć Forget Me Now? Jest to na pewno coś, co robię bardzo rzadko. No i przekonajmy się, czy jest warto. Na tym jednym przykładzie osądzę, czy kiedykolwiek jeszcze ten przedmiot będę podnosić. Ślepy zaułek, spoko. Mamy mnóstwo kasy, dzięki temu Two of Diamonds. Co prawda przedmioty, jakie udało się kupić, wow. Prawie jestem właśnie martwy. Bo co są przeciwnicy, którzy mogą zadawać nam duże obrażenia. Ustawicie się jakoś blisko. Okej, okay, Soul Heart, świetnie. Nie straciłem szans na deal z diabłem i jakoś sobie z nimi poradziłem. Wyszło lepiej, bo no oczywiście była spora szansa, że tutaj zginę. Nie zginąłem, więc myślę, że jest to spora wygrana w tej sytuacji. Jednak muszki? Tak myślę, dlaczego nasze strzały są czasami trójkątne. Pretty Fly, świetnie. Oczywiście dlatego, że mamy no właśnie pineskę, tak? Czyli przedmiot, który sprawia, że nasze strzały są czasami trójkątne. Oczywiście na tym piętrze jest jeszcze dużo rzeczy do zwiedzenia, ale na razie po prostu chcę rozwalić bossa, póki jeszcze właśnie nie rozwalmy ogniska tylko. Póki jeszcze mamy szanse właśnie spore na deala z diabłem. Zwyczajny Little Horn problemem nie jest, byłby problemem, jakby to była jego jakaś czerwona czy jeszcze inna gorsza wersja. Wybiegaj w to ognisko. Wbiegaj w to ognisko, kolego. Nie wbiegasz w to ognisko. Dlaczego nie wbiegasz w to ognisko? Ani w swoje bomby. Ja jestem przyzwyczajony do jednak pewnych standardów, a ty tutaj z tych standardów wychodzisz. A czy dobrym pomysłem jest wbieganie w niego? Z tym dzieciakiem nie, bo gość ma dosyć nieprzewidywalne ruchy. Ale też nie strzela z bliska i tak dalej. Znaczy, no strzela czasami. O, palisz się? A, zdążył uciec i rozwalił ognisko. Sprytny kolega. Rozwalił ognisko, w którym był Tinted Rock. Sprytny kolega. Ja wiem, że ty pewnie chciałbyś to serduszko wziąć dla siebie, ale wydaje mi się, że potwory i serduszka, no to jest połączenie, które nie działa w tej grze. Magic Mushroom i pentagram. Okej, myślę, możemy się zgodzić, że warto było zaczynać to piętro od nowa. A to jeszcze nie wszystko, bo jeszcze sklep i item room przed nami. I tutaj będzie Guppy's Head. Będzie Golden Horseshoe. To nie jest trinket nowy, ale jest to trinket, który nie wiem, co robi. Nasze obrażenia nagle z 3 do 8 skoczyły. Z ponad 3 do prawie 8, ale wciąż jest to zmiana duża. No, pineska jakby działała permanentnie, że każdy strzał właśnie przelatuje przez przeciwników, super. Ale niektóre strzały, no to tak sobie, jasne. Na jakiegoś Larego Juniora byłaby to spoko rzecz. Ile kasy, jakaś maszynka do przetasowywania byłaby fantastyczna. Pandora daje nam dosyć średnie rzeczy na tym piętrze. Co nie znaczy, że oznacza, że żałuję, że jej użyłem, bo mamy tyle kasy, że jesteśmy w świetnej pozycji. Plus 3 rzeczy wokół nas latają, które pochłaniają pociski przeciwnika.
nie ma tutaj naszego celu, czyli przedmiotu. Spoko. Nie będę wracać po tą monetę. Jasne, może być to zwiększone szczęście, które byłoby super. Ale też jesteśmy na drugim piętrze po 10 minutach. Jesteśmy bardzo wolni, co oczywiście wynika z tego, że no, to drugie piętro to tak naprawdę trzecie piętro. Ale jeśli chcę faktycznie zająć się Delirium Hashem, Boss Rushem, no to muszę przyspieszyć, tak? A teraz jesteśmy już tak mocni, że jestem w stanie to zrobić. Sprawdzając idę, tak. Piętro trzecie. Szanse na deala małe. No bo mieliśmy teraz deala mimo właśnie 30%. Aha, bo oni wszyscy się wysadzają naraz, tak, i dlatego drzwi się otworzyły, bo wszyscy zginęli samobójczą śmiercią. Czerwone skrzynki? Czerwone skrzynki, skoro powiedziałem, no to spróbuję. Okej, udało się. A było blisko, żebym tam oberwał. Kolego? Okej. To byli drudzy przeciwnicy, tak, i ci goście na koniec, spoko. Jesteśmy w świetnej sytuacji, jeśli chodzi o no to na jakim etapie gry jesteśmy. Aha, to była druga faza dopiero, myślałem, że trzecia fala. Ale to jeszcze jest nowa fala i mamy zrobione, okej. Więc no miejmy nadzieję, że obędzie się bez no mapy, która się z nas śmieje i że boss będzie w ostatnim pokoju czy coś takiego. Ile kasy w tym podejściu? No wszystkie sklepy chcę odwiedzać. Na depcach pierwszych lub drugich postaram się jak najwięcej tej kasy wpłacić dla Donation Machine. Zawsze, no, tak często zabieram tą kasę, że od czasu do czasu przyda się wpłacić, bo jak będzie tak cały czas zabierać, no to prędzej czy później ta kasa się skończy. I to nie będzie fajne. Okej, myślę, Gish jest łatwiejszym przeciwnikiem niż Dingle tutaj. Mimo, że zostawia po swojej śmierci trudniejszych gości. My Reflection... A, gro, jesteś na tyle miła dla mnie do tej pory, że podniosę. Tak, nasz zasięg teraz jest okropny. I dużo rzeczy teraz jest okropne przez My Reflection, bo My Reflection jest, bym wręcz powiedział, takie dosyć, no, okropne. Ale gra daje nam tyle fajnych przedmiotów pod rząd, że wezmę. Zrobię to, zobaczymy co gra na to. No, miejmy nadzieję, że właśnie odpowie jakoś pozytywnie. Że my faktycznie poświęcamy się, bierzemy przedmioty, jakie nam nie lubi. Karma, takie rzeczy. Yin Yang. Równość, równowaga, hierofant. O, właśnie mówiłem. Wezmę słaby przedmiot, dostanę hierofanta. Tak to działa. Na pewno jakbym tego przedmiotu nie podniósł, to bym hierofanta nie dostał. 100%. Tak to wszystko działa w świecie. Niestety nie. A bateria, no niestety. Mnóstwo baterii dostajemy, a nie mam za bardzo jak ich podnosić. A co chciałbym podnieść, to ten... Co chciałbym podnieść, to ten trinket. Tak czy siak wstanąłem na kolce, brawo. Straciłem tylko bomby przez to. Czy ten trinket jest dobry? Nie mam pojęcia, mam go prawdopodobnie po raz pierwszy. Wygląda fajnie, czerwona mucha sugeruje obrażenia. Obrażenia sugerują fajne rzeczy. Więc taka jest moja logika, idąca za tym wszystkim. Naprawdę. Nie doprowadzicie mnie w dobre miejsce. I ostatni pokój na tym piętrze będzie bossem. W porządku. Jesteśmy bardzo mocni. Nie jestem pewny, co to był za przeciwnik nawet, ale wiem, że wbiegłem w niego od razu po wejściu do tego pomieszczenia. Co mogło nie być najmądrzejszą rzeczą? W ogóle mam pomarańczowe muchy. Więc tak, ten trinket sprawia, że mamy wybuchowe muchy. Ciekawe, kiedy on robi te muchy wybuchowe. Ale wybuchowe muchy brzmi interesująco. Jest to coś nowego, pierwszy raz widzę wybuchowe muchy. Ciekawe. No zacznijmy sobie od małych pomieszczeń. Curse of the Blind. No nie będziemy wiedzieli, jakie przedmioty podnosimy. Wybuchowe muchy, okej, to jest nowość. Cieszę się, że podniosłem ten trinket. No, wydaje się super. Pytanie brzmi, jak często te wybuchowe muchy dostajemy? Będę musiał się temu przyjrzeć. A niech będzie. Nie dostajemy much za to, że obrywamy. A byłoby to spoko. Nie będę rozwalać tych rzeczy, bo mam bomb akurat nie najwięcej. I nie będę też tracić czasu, żeby... Okej, tu też dostałem muchy. Nie będę tracić czasu, żeby... No właśnie... No bawić się w takie rzeczy. Te wybuchowe muchy są świetne. Czy po prostu po wejściu do każdego nowego pomieszczenia dostaję taką jedną muchę?
Tak się stało w tym pomieszczeniu, nie wiem czy w każdym, ale jak na razie zauważyłem, że właśnie w każdym tak się dzieje. Zobaczymy. Ale jak na razie wydaje mi się, że ten trinket jest genialny. Oczywiście, tak? Jego zła strona to to, że możemy siebie sami trafić niechcący, jeśli będziemy nieuważnie grać. My Reflection mnie tutaj zabije w tym podejściu. Już kolejny raz, kiedy podnoszę My Reflection i kończy się to dla mnie nie najlepiej. No właśnie. I tak samo te muchy, tak? Niby super, ale łatwo od nich oberwać. Co tu mamy? E-snack. Spoko. My Shadow? Mniej spoko. Mamy cień teraz. I nasz cień, jak obrywamy, robi pająki. Znaczy pająki, robaki. Niech będzie, zajrzę do Curse Roomu teraz. Myślę, nie jesteśmy absolutnie blisko śmierci i tak dalej. Jesteśmy w bardzo spoko sytuacji, więc mogę sobie na coś takiego pozwolić, pamiętajmy. Envy, Fistula, wbiegam w nich i ich zabijam wbieganiem w nich, tak? Po prostu. Bo wtedy Call to the Void powinno nam oddać życia więcej niż stracimy. Kusi mnie zrobienie tego samego na tych gównach tutaj, ale jednak powstrzymam się przed tym. Raczej myślę też, wyszedłbym na tym dobrze, ale nie będę sprawdzać, szczególnie, że nasza statystyka szczęścia nie jest największa. Jeśli to cokolwiek zmienia. Bo nie wiem, czy to cokolwiek zmienia. Klucz? A kluczy nam nie brakuje, brakuje nam item roomu, którego szukam i znaleźć nie mogę. Dobra, życia coraz mniej. Na szczęście, no deal z diabłem już miałem, ale to nie problem, bo taka ilość życia nie martwi mnie tym, że no stracę deal z diabłem jakiegoś, a z tym, że stracę życie jakieś. A tego bym nie chciał. Otwarte wejście? Zamknięte wejście, bo to jest boss trap room. Mucho. Okej, okay, nie powiem, że uratowała mi życie, ale cały czas z nią zostanę, bo zadaje spoko obrażenia. Coś dobrego, kompas? Magic fingers. Niech będzie, z taką ilością kasy. Magiczne palce mogą działać fajnie, są to cavesy drugie, więc jest w porządku, cały czas oczywiście szukamy item roomu. Muszko. Właśnie ta muszka jest jak Bob's Brain, tak? Nie leci od razu w przeciwnika, a musi pomyśleć, czy ja na pewno chcę zrobić samobójstwo i wlecieć w tego przeciwnika, czy może jednak nie, może tak, może nie. I tak po 5 sekundach uznaje, zrobię to. Tak, no, no to zrób to od razu. Po prostu, a nie każ mi czekać, bo gdy czekam, no to kończy się to tym, że obrywam przez to, tak? Ale cóż. Nic na to nie poradzę. Coś dobrego? Nie wiadomo. Doctor's Remote? Zostańmy z nim. Coś dobrego? Friend Zone? Friendly Fly? Fry? Niech będzie. Gdzieś tu klucz leży, tak? Tak. Więc weźmy go po drodze i lecimy dalej. Niezwykle wolni, ale dosyć mocni, tak? 8 obrażeń, wybuchowa muszka, czyli taki mini bobs... No właśnie, jest to dokładnie, tak? Mini bobs brain, tylko że samonaprowadzający. Czyli z jednej strony lepszy, z drugiej strony gorszy, bo nie możemy za bardzo kontrolować go. No cóż, trzeba się przyzwyczaić, żeby po wejściu do nowego pomieszczenia uciekać od przeciwników. Nie skorzystam z tego. Dwie czerwone skrzynki i mimik. Nie podchodzić do przeciwników. Przeciwnicy podchodzą do mnie! Cały czas nie straciłem czerwonych serduszek, bo szanse na deala nie są zmniejszone. Okej, już wybuchły, więc mogę sobie zacząć normalnie strzelać. To jest trochę przerażające, co się dzieje teraz. Magik, dobra, dwie karty mamy. Lecisz, okej. Okay. No, obrażenia zadaje świetne. Tylko, że też takie świetne obrażenia zadaje mi. A ja nie chcę, żeby zadawało mi obrażenia, mi. Właśnie mi. No, nie mogę tego podnieść, to dobrze. Złej karty użyłem. Znaczy, karty użyłem, to jest problem. A nie, że złej karty, bo chciałem spację nacisnąć. To jest wchodzenie teraz do pomieszczenia nowego jest przerażające po prostu. Bo nie wiadomo, co się może stać. Lecisz, no i zabijasz jednego przeciwnika, spoko. A czy warto będzie tutaj polatać i zebrać te rzeczy? Chyba nie. Po prostu postarajmy się zabić tych przeciwników i nie oberwać od nich, bo akurat nie są to przeciwnicy trudni. Został mały. Okej, coś go zabiło. Nie byłem to chyba ja. Coś dobrego, błagam.
Deadtooth, Halitosis, tak, zatruwamy przy dotyku, nie jest to świetne. Ja wiem, że nadejdzie w tym podejściu moment, kiedy ja po prostu powiem nie dla tego trinketa. Powinienem to zrobić, był dawno temu. Nie chcę starter decka. High Priestess pomoże zabić bossa z pewnością. Wpłacę tej kasy ile mogę po prostu teraz. Boss rush odpada, szczęście nam się zwiększyło. Okej, okay, zawsze coś. Kupię baterię, znaczy kupię, nie kupię baterii, kupię klucz i bombę. I chodźmy dalej. Ślepy zaułek, dobra. Zadziałało to porządnie, zadziałało to bardzo porządnie i udało się nie obrywać, ale ja jestem w tej chwili na dwóch czerwonych sercach, tak, i dosyć mimo tego bliski śmierci. Na tym piętrze z pewnością. Fajnie by było High Priestess użyć na bossie. Cały czas szanse na deala nie są stracone. To ciekawe. Już przy kolejnym obrażeniach z pewnością. Okej. No czasem ta mucha robi cuda, ale jednak zwykle nie robi cudów, zwykle robi bubu dla mnie. A ja nie chcę, żeby tak się działo. No, trinket na pewno mi się podoba, nowy, tak ciekawy jest. Czy dobry jest? No, kwestia względna. Czasami jest w niektórych pomieszczeniach, czasami nie jest. Ha, dajcie bossa. Myślę, jest duża szansa, że dadzą bossa za chwilę. Dokładnie, nie! Mam jedno serce! I się boję! Pół serca. Nie, nie zabijecie mnie. Ja wchodzę na bossa. Mask of Infamy. Okej, rozwalone. Serduszko jakieś. No to jest takie super, ale zarazem nie jest super przez ten trinket, który ja już właśnie wyrzucam, bo mam pół serca. I co ten trinket może mi zrobić? Może mnie zabić. Won. Ode mnie. Jakbym to zrobił dawno, to podejście byłoby w genialnej sytuacji. Bylibyśmy nie do zabicia. Jesteśmy martwi, bo wbiegłem przez przeciwnika. Ciekawy trinket. Nie za bardzo będę go podnosić. Powinienem był go wyrzucić, tak? Da się pewnie go jakoś nauczyć, tylko... tak sobie. Dzięki za oglądanie. No taka szybka, śmierć, no tak było, cześć.